że gdzieś w jakiejś dziedzinie twojego życia stoisz wytrwale z poczucia obowiązku, z przekonaniem, że tak musisz, bo inni tego oczekują, że tak trzeba, że to jest konieczne. Ale w rzeczywistości, w głębi twojego serca wiesz, że jest to niezgodne z tobą. Popatrz na twoje życie właśnie z takim dystansem. Tak jakby nagle wyjechać do obcego kraju i popatrzeć na twoje królestwo z takiej właśnie odległości. Popatrzeć na twoje życie z dystansem i wyszukać te wszystkie iluzje, te wszystkie dziedziny, te wszystkie sfery twojego życia, gdzie oszukujesz siebie lub oszukujesz innych, ponieważ grasz kogoś innego niż naprawdę jesteś. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że gramy jakąś rolę, bo chcemy być w czymś najlepsi, chcemy, by inni nas kochali, akceptowali i wydaje nam się, że będą to robić tylko, jeżeli będziemy zachowywać się tak i tak i tak. I z tego poczucia obowiązku robimy to, robimy tamto, na co w głębi serca wcale nie mamy ochoty. I w rzeczywistości wydaje nam się, że robimy coś dobrego, bo nie chcemy innych rozczarować. Nie chcemy innych w jakiś sposób pokazać im, kim naprawdę jesteśmy, bo boimy się, że nas odrzucą lub że będzie im smutno. Jak często zachowujemy się w ten sposób w naszych domach, z naszymi partnerami, partnerkami, względem naszych dzieci, względem naszych rodziców, względem naszej rodziny, względem naszych przyjaciół, naszych znajomych, czy zupełnie obcych ludzi? Jak często tworzymy jakiś sztuczny obraz naszej osoby, który jest zupełną iluzją, jest niezgodny z tym, kim naprawdę jesteś. Nadszedł czas, aby wyszukać wszystkie te momenty, mieć takie aktywne zmysły, wyostrzone zmysły, zwrócić uwagę na to, co mówisz, co myślisz. Czy te słowa, które mówisz do innych, czy one są prawdziwe, czy też są takie z poczucia obowiązku? No.